Święta, święta lecą, siostrzyczki moje piękne, no witam. Chodźcie do mnie. Dzień dobry. Także my razem z siostrą chciałbyśmy panu doktorowi złożyć najpiękniejsze życzenia. O! I życzyć zdróweczka, tak. Pieniążków. O! No i żeby żona się nie dowiedziała. Świetnie. Ja się oczywiście dołączam do życzeń koleżanki. Wszystkiego naj. I żeby panu doktorowi oddali to prawo jazdy. No a ja chciałem wam, moje drogie pielęgniareczki, życzyć tego, co sobie najbardziej w tym roku wymarzyłyście. Podwyżka! A to w tym roku nie trafiłem. Ale w takim wypadku ma... Spokojnie. Oj, siostry są trzy. Oj, siostra jest. Co jest, pani Adamczyk? No co, siostra mi igłę w żyle zostawiła. Co zostawiła? No i igłę w żyle, no. To jest węflon. A, węflon. Ja wiem, jak wygląda węflon. W zeszłym roku na weselu złapałem. No. Dobrze, siostrzyczki, lećcie tak. Powolutku, ja do was przyjdę. Panie Adamczyk, mój ulubiony pacjent. Panie Adamczyk, wśród moich pacjentów to pan jest taki Robert Lewandowski. Kurczę, a panie doktorze, wie pan, że mam tego kumpla, mam takiego kumpla w Zakopanem. Wie pan co, i on też szyża owce. No. I też na niego mówią Lewandowski. Czemu? No jak czemu, no. 5 goli w 9 minut. No. Ale super, ja się bardzo cieszę. Powiem szczerze mówiąc, cieszę się, że pan doktor przyszedł. No. To się super składa, tak. Bo ja akurat wychodzę. Słuchaj, co pan nie, robi? Nie, tylko co, bo ja wyzdrowiałem, panie doktorze. Tak? Tak, i tutaj korzystając z okazji mam prezent dla pana doktora, bardzo proszę. O, tak. Ale miałem. Panie Adamczyk, no co pan? Nie, ja nie mogę, nie. Ale dajże spokój, przecież cały szpital mówi na ciebie, doktor, nie trzeba było. Masz, bierz. Nie trzeba było. Właśnie. A z jakiej to okazji? No, z takiej to okazji, że ja wyzdrowiałem, panie doktorze. Ja już jestem zdrowiusieńki. Tak? Wszystko się udało, terapia się udała, wszystko. Pan mnie wyleczył, dziękuję, no. Panie doktorze. Jestem zdrowy, wyzdrowiałem. No. Zamknij się. Nie widzisz, że załatwiam wypis? Panie Adamczyk, a z kim pan tutaj rozmawiał? W którym miejscu? Gdzieś tutaj, gdzieś. Gdzie? No tu gdzieś, tu. Tutaj? Tutaj. Aha. A. Czyli pan też to widzi. Widzę, panie Adamczyk. Widzę, że pan długo stąd nie wyjdzie. A. Do widzenia. No i widzisz, co żeś narobiła, musiałaś się ujawniać? Dobra, chodź, pogadamy sobie troszeczkę. Ale powiem ci, ale zmiany w tym roku, nie? To był przełomowy rok, powiem ci. Kurczę, aż musimy to poświętować, nie? Zobacz, co zapierdzieliłem z szafki ordynatora. Oryginalny szampan. Dom pierdzielnią. Kurde, no jeszcze... Co? No, ja wiem, że nie można mieszać alkoholu z lekami, no. Ale ja się przygotowałem. Od miesiąca leków nie biorę. Co? Nawet ty jesteś jakaś taka wyraźniejsza. To, a co mi zrobią? Co mi zrobią? Andrzej mnie ułaskawi. No. To oni się wszyscy dziwią, czemu ten Duda ułaskawi tego Kamińskiego. Ja się tam w ogóle nie dziwię. Wiesz, jak się ciężko kieruje ministerstwem z więzienia? No ale teraz miejsce w więzieniu się zwolniło, to sobie bury wskoczy. Tak, no. Ale powiem ci, ale przynajmniej ten Duda to coś robi, nie jak ten Komorowski. Siedział 5 lat w tym pałacu i tylko wynosił te meble. No.
powiesz, ja to się nie dziwię, że ten Duda wygrał te wybory. A zresztą, jaką miał konkurencję, powiem ci, ta ogórek, no. Dobra, no wyszła do ludzi, wyszła do ludzi. Co się miała w domu kisić? Proszę cię. Kurczę, 2,3%. To przynajmniej wiemy, ile mamy słoików w Polsce. No. Albo ten palikot 1,4. Co to jest za wynik? Po wieczorze wyborczym to Kwaśniewski miał tyle wydychany. Ale powiem ci, ja to bym zagłosował na tą Grodzką, wiesz? Jakby ona kandydowała, to ja bym na nią zagłosował. Na Grodzką bym zagłosował. Jak to czemu? Wiesz, prezydent to musi mieć jaja. No. Daj spokój. No ale ty, a słyszałaś, podobno tym wiceministrem kultury został ten, Kurski. Jak to nie wiesz, który? Ten, co na Majdanie selfie robił. Cie, jak to nie wiesz, co to jest selfie? To ja ci wytłumaczę. To chodzi o to, że jak chcesz zrobić coś, a nie masz kogoś, żeby to coś zrobił, to coś musisz zrobić sobie z rąsi. No. A powiem ci, że i w Sejmie nowe twarze, ten Cookies, Leroy. Powiem ci, do kompletu to tylko brakuje pana Japy, Moniki i Kulfona. No. Ale powiem ci, ja tam się cieszę, że ten Macierewicz wrócił, wiesz? Wiesz, my to nadajemy na tych samych falach. Ja to się dziwię, że on ze mną tutaj nie siedzi. Ta słyszałaś? Podobno zwolnił tego swojego nowego doradcę, tego takiego chłopczyka, nie? No, jednak się okazało, że nie dostanie za niego 500 zł. Ja to nie wiem, co się dzieje w tej Polsce. Cały czas coś zmieniają, cały czas coś ustalają. Więc niedługo będą dochodzić, czy konstytucja jest zgodna z konstytucją. Ale powiem ci, na szczęście w Polsce będziemy mieli teraz bombę atomową, wiesz? No. I powiem ci, tak najlepiej i najbezpieczniej dla wszystkich by było, jakby to mi dali zapalnik. Kurde. Zbyszek! Co ty się tak ociągasz, dzieciaku? Ja się w tych szmatach tam zaplątałem. Mama, zaplątałeś, dziurach, zaplątałeś. Cholera. Po jakich dziurach, dziecko? Ojca wreszcie w szpitalu odwiedzić trzeba. Ty, mamo, tam coś białe poleciało. O, matko. To lekarz prowadzący na pewno. Z nim będę gadać. Oj, to mama trzyma torebkę, bo on taki z gęby dziwny. Tak? Cholerne CBA. W ostatniej chwili butelki pochowałem. Ale już pacjenta nie zdążyłem. Co robią skurczysyny? Dzień dobry, panie doktorze, ja przy... Elka? To ty? Rajmund? Nie, no! No tyle lat, ale... Co za spotkanie, no ty... Ale ty pięknie wyglądasz. Zbyszku, no! Ale się wylaszczyłaś. No, no, no. Rajmund. Przejdź się, pokaż się, zaprezentuj się. Tak zwyczajnie, normalnie. Nie no, ten sam pogłos co kiedyś. Jak ty to robisz? To pięknie wyglądasz. Rajmund, no dziękuję, a to mój syn. No. Syn! O, syn jak syn. Ale ty rewelacja, no coś pięknego. Takie zaskoczenie, no ja nie wiedziałam, że tutaj pracujesz. No jak to nie wiedziałaś, to
Nie domyśliłaś się, że ten doktor Wielowiejski to ten sam Wielowiej z Ogólniaka? No tak, ale tutaj wszyscy na ciebie mówią doktor Koperta. Mój kumpel ma ksywę doktor Śmierć, to jest dopiero obciach. No wszystko mi staje przed oczami. Tobie? A, przed oczami, tak. Dobra, nie, bo myślałem, że... Nic. Ejku, no szkoda, żeśmy się wtedy nie pobrali. Szkoda. Ale kto wiedział, że tak schudniesz? Zawsze taki baleron szedł. A teraz... No szkoda. Może byśmy mieli dzieci, kto wie? No, mam dziecko. Co? Mam dziecko. No tak, ale takie. Jakie? Srakie! Jak to mówią, źle skrojony, za to mocno zszyty, nie? Nie. No to jest szyty, to jest szyty. Ładną masz torebkę, co, czerwone jest niemodne? Oj, Rajmu, tyś naprawdę nic nie zmieniłeś. Ale tak nagle wtedy zniknąłeś. Tak, tak nagle. Tak było. No ale pamiętasz, jakie to były straszne czasy? O, tak. Policja, milicja mi deptała po piętach, musiałem się ukrywać, musiałem zejść do podziemia. W Solidarności byłeś? W podziemiu aborcyjnym. Aha, no o tym to nie pomyślałam. A szkoda. A pamiętasz nasze ostatnie spotkanie? A tak, oczywiście, że pamiętam. Było bardzo romantyczne. Tak. Rajmund, pamiętam, że przez dłuższą chwilę stałeś w drzwiach, tak, ale w twoich oczach widziałam wahanie. Tak. Wyjść, czy jednak do mnie wrócić? Wyjść, czy wrócić? To było bardzo romantyczne. Nie, nie. To ja się zastanawiałem, czy się jeszcze u ciebie wysikać, czy już doniosę do siebie. Tak. Ty, a pamiętasz, jak cię zabrałem samochodem nad rzekę? Co tam się działo? Ludzie! Ale była kotłanina! Cicho, nie przez Byszku! Żeś nogą szybę wybiła, pamiętasz? O, oczywiście, że pamiętam. Potem kazałeś się odkupić. Ne, no, wiesz, szał szałem, a szyba szybą. Mamo! Tak, kochanie! Ale my chyba przyszliśmy do taty. Kto mówi? Ja. A! Ty, gnoju. To nie gnój, to Zbyszek. Dobra. Nie nazywajmy Samba perfumerią. Rajmund, ja przyszłam, bo chciałam męża odwiedzić. Jak się nazywa ten twój osioł? Baran. Proszę? Marek Baran. Byłem blisko, no nie? Pokochaliśmy się, potem szybki ślub, zaraz potem Zbyszek się urodził. Jaki Zbyszek? Boniek. A, ty się urodziłeś. Czyli to prawda, że głupich nie sieją. Raj. Ja w każdym razie mężowi jedzenie przyniosłam. Bardzo dobrze, bo strasznie schudłem. A widzisz. Do tego stopnia, żeśmy mu dołożyli do łóżka drugiego pacjenta. A kto to jest? A nawet nie wiem. Rajmut, ale facet. Facet. Taki bez nogi, także nie mają ciasno jeszcze. Jeszcze jest luz. Jak on się nazywa? Tytus. Tytus nie znam. A nie, jest chory na tyfus. Na imię ma Eryk chory na tyfus. A nie, Weneryk chory na tyfus. To kiedy ojciec wyjdzie ze szpitala? O właśnie. Jutro. O. Jutro? Tak. Będzie już zdrowy? Nie wiem, ale jutro jest strajk i wypieprzamy wszystkich na ulicę. Ale wiesz, łyknie świeżego powietrza, kto wie, może mu się poprawi. W każdym razie jeszcze przez pół roku, co najmniej przez pół roku, nie będzie mógł... Wiesz czego? Czego? No czego, dziewczyno? Tego, co ja mogę na okrągło. Wytrzymasz tyle, co? Wytrzymasz? A co? Wytrzyma. Excusez-moi,
Adam. Ty młody, lubisz muzykę? No? No? To idź tam do gabinetu numer 5. Pięć. I się sprzedaj na organy. To co, może wsiądziemy w mój samochodzik maleńki, pojedziemy gdzieś tam nad rzeczkę, co? Pokaż lekarzu, co masz w garażu! Tak, barabara! Co się stało? Co się śmiesz? Tak spojrzałam na was, jesteście strasznie do siebie podobni z profilu. Nie! No co? Jak ten zielony gil? Nawet macie takie same gesty. Nie wygłupiaj się! To co ty? Obudź się, mamo! Hello! Kurczę, gdzie mam teraz zrobić? No to co? No to mama wybieraj, ojciec albo ten. Ojciec albo ten? No i lepiej zrób tak, jak ci podpowiada serce. No serce mi mówi, że ten bogatszy jest. No to już, masz nowego męża. A tak. Pan ma nową żonę. Rajmund, czy ty słyszysz? Proszę, nasze marzenia się spełniają. No to może faktycznie byśmy pojechali tak razem, tym samochodem. Co na barabara? Barabara, jak to chcesz? Wiesz co? Co? Nie gniewaj się, ale przedtem też trzeba była jakaś atrakcja. A tak z żoną to mi się nie chce. Nie. Ty jesteś praktykantem, tak? Tak. Jak ty masz na imię? Kelner, praktykant Łukasz. Łukasz do zbierzmowania? Nie. Skąd ty jesteś? Z Nieporętu. Posłuchaj mnie, Łukaszu z Nieporętu. To jest bardzo zacna restauracja i ty nie możesz się w zacnej restauracji tak w kącie czaić. No to gdzie mam się czaić? Nigdzie się nie czaj. Jak ja będę chciał, żeby mi się coś tutaj czaiło, to ze czajnik postawię. Czajnik się będzie czaił profesjonalnie, a nie tak jak ty. Stoisz i marnujesz, człowieku, cietrzewisz powietrze. Po prostu stój i patrz, jak ja pracuję. Żebyś widział i się uczył, bo po prostu musisz się uczyć. Więc patrz na mnie. Ty patrzysz, jak widzisz? Patrzysz, jak widzisz? Patrzę, jak widzę. No i bardzo dobrze, to jest kompetencja, która jest ci potrzebna w tym fachu, człowieku, żeby patrzeć, jak się widzi, no. Bo się musisz uczyć, bo nauka to jest w ogóle, to jest najważniejsza sprawa. Ja na przykład, ja się ciągle uczę. Ja się non-stop, człowieku, uczę. Ja się ciągle uczę. Ja idę, to się uczę, stoję, to się uczę, jadę, to się uczę. Ja nawet jak się nie uczę, to ja się uczę, rozumiesz? No to pan musi być bardzo mądry. No jestem mądry, no nie da się tego ukryć niestety. Plandeką tego nie przekryjesz. Więc po prostu, bo wiesz do czego nauka to jest klucz? Do czego? Do potęgi. Chcesz być potężny? Tak jak pan? No tak jak ja, to ty potężny nigdy nie będziesz. To ty, człowieku, nie wylatuj nad poziomy nagle, bo wiesz, bo sięgniesz, gdzie wzrok nie sięga i coś se złamiesz tam niepotrzebnie, nie? Więc po prostu stój, patrz i ucz się, bo tutaj w ogóle jest, ty wiesz, że w restauratorstwie jest gradacja? Masz pojęcie, człowieku? Jest w ogóle jest tak, pierwsza jest ta pani Madzia. Ja Madzia na nią mówię, bo miałem z nią przyjemność kiedyś, więc mówię na nią Madzia. Pierwsza jest Madzia, potem jestem ja, a potem jest taki czarny tunel, w którym siedzisz ty. I ja na twoim miejscu, to ja bym się skupił na tym, żeby zobaczyć światełko w tym tunelu. Chcesz zobaczyć światełko w tunelu? Chcę. No to latarkę sobie kup, bo ja tu nie widzę innej opcji. No. Czekaj, dobra, nie zagaduj mnie, bo goście idą. Stój, patrz i ucz się. Chodź, kochanie, zapraszam cię. Ale pachnie. Pachnie, prawda? Chodź. No, chodź, zobacz. Wow. Ale fajne! Macie brawa na wejście? No tak, dla odważnych klientów. A macie z piskami, że tak krzyczą jak na Rolling Stones'a? No mamy. Tak, jest... o dobra, spróbujemy. Chodź, ale zabawa.
Idziemy, chodź. Ale super. Ja nie mogę! Jakie fajne! Ja to chcę w domu! Fajnie, tylko proszę więcej nie chodzić, bo tam mam fotokomórkę zamontowaną po prostu i mi klientów liczy i potem szef ma pretensje, jak mi się nie zgadza w kasie. A pan nas w ogóle widzi? Proszę pani, ma pani taką oszoję kurtkę, że ciężko nie zauważyć. No. Jakby się pani z robót drogowych urwała, proszę pani. No. Swoją drogą pierwszy raz widzę kobietę w futrze z różowego kurczaka. Żona jest fanką ulicy Sezamkowej. No tak, potwory trzymają się razem. No. Proszę pana, mamy rezerwację na 20. Rezerwacja, a co państwo rezerwowali? Stoliczek. A stolik, oczywiście, tu mamy tutaj stolik, jak najbardziej tutaj tego. A państwa ile jest? Bo... Nie, no twoje jest. Okej, to będą 3 krzesełka, bo widzę, że pani ma gabaryt, więc po prostu... Niestety nie mamy ław dębowych, ale mam nadzieję, że nie puści. Postaram się nie kłaść. No dobrze, niech pani pozwoli, że zajmę się pani płaszczem. Pani pozwoli, że zajmę się pani suknią. Gdzie? Co pan robi, panie? Co ty robisz, patałachu? Do kąta. No ale przecież miałem nie stać w kącie. Do kąta powiedziałem. Bardzo serdecznie państwa przepraszam za ten niewątpliwie nie szkodzi. Incydent, no ale co mogę powiedzieć? No, chłopak jest z Nieporętu. No, praktykant, uczy się, więc no... Proszę pana, moja mamusia pochodzi z Nieporętu, także... Co pani powie? Tak, bo ją z Otwocka eksmitowali. O. No to widzę, że nam się tu kilka nieszczęść zbiegło w jednym punkcie dzisiaj. Jako... A pan się w ogóle dobrze czuje? Tak, proszę pani, bardzo dobrze. OB, morfologia w porządku. Stolec był? Słucham? Czy stolec był, pytam. Proszę pani, no jak był, jakby co nic nie mówił. Pani, rozumiem, z sanepidu. Nie, proszę pana, jestem pielęgniarką z zawodu. To bym nie powiedział, to bym nie powiedział. Ja bym stawiał bardziej na ornitologa. Z takim gniazdem na głowie, to wypisz by maluj ornitolog. Proszę pani, to ja muszę pani powiedzieć, że musi pani uważać, bo ostatnio u nas orły mają sezon lęgowy, proszę pani. Żeby pani jakieś orzeł jajca w gniazdo nie podrzucił, bo to potem trzeba takiego orła wychować. A pani myśli, że kozicę przyciągnąć tutaj z gór to jest takie proste, a taki orzeł to 2-3 kozice dziennie potrafi zjeść. Ja wiem, bo ja kiedyś orły hodowałem. To, co pan powie? Proszę, ja najpierw się zająłem hodowlą kozic, a potem dopiero orły hodowałem, żeby to jakoś obrobić wszystko. Także niech pani uważa. Dobrze, dziękuję, będę uważać. Ja zalecam ostrożność, naprawdę. Proszę pana, czy możemy poprosić o spis jadeł. Co takiego? Spis jadeł. Spis jadeł? Spis jadeł? Ja nigdy czegoś takiego w rękach nie trzymałem. Co pani... Proszę pana, jadłospis, no menu. A menu, to niech pani mówi, że menu, co pani obsługę straszy. Łukasz, przynieś menu. No ale przecież miałem stać w kącie. Menu. Bardzo państwa serdecznie przepraszam, chłopak jest taki no, nierozgarnięty, no, jakieś takie, no, praktykant uczy się, no, co mogę jeszcze powiedzieć, żeby go wytłumaczyć, no, nie wiem, matka mu umarła, no. Co? No, taka nieprzyjemna historia. Spis jadeł? O, jest. Chłopcze! Spis. Tak? Bardzo nam przykro z powodu śmierci twojej mamy. A nie ma w ogóle o czym mówić, luz, nie. Powiedz, bardzo cierpiała? No gdzie tam, szybko poszła, tam. Nawet się nie zorientował, jak umarła, także... Mamusia? No do wie kąta. Pan, takie żarty? Proszę pana, bardzo jestem głodna, bardzo. No, liczę tutaj widzę na właśnie, pana. Widzę, że pani taka zbuchnięta. Pewnie pani ślinianki ruszyły po prostu i wywala. Jak pani tylko weszła, to pomyślałem, albo świnkę ma, albo głodna. Tak. Nie wiem, może, pana, no, może ja coś pan, doradzę fachowym okiem, bo mamy ja... Mamy taką, wie pan, cudowną, przechodzimy tak w taką okazję, taką, wie pan, rocznicę z mężem. 25 lat pożycia małżeńskiego. No to moje szczere kondolencje. No. Ja się zastanawiałem, czemu pan na czarno, a to się wyjaśniła tajemnica enigmy. Także... Dlatego ja się na zielono ubrałam, wie pan, kolor nadziei. No, musi mieć pani wielką nadzieję, także...
A propos, proszę pana, nadzieja umiera ostatnia, także już zna pan kolejność. Może się pan skupić na ważnych aspektach życia. Co panna może zaproponować? Proszę pani, no tak, za taką zacną rocznicę, to ja nie mogę zaproponować nic innego niż nasz żelazny rocznicowy zestaw, proszę pani. A to w tym przypadku byłby świński ryj, nadziewany kaszą bulgur. Ja, i przepraszam, jaką kaszą? Bulgur, to jest taka specjalna kasza do nadziewania ryjów. Myślę, że będzie pani smakowało. Ślinianki mi szaleją. No widzę, właśnie widzę. Następnie na drugie, w tym przypadku u nas to jest zupa, poleciłbym flaki po cygańsku, to są akurat flaki. Tutaj mogę się pochwalić, że z flaków potrafimy wyczarować wszystko, proszę pani. Mamy flaki z flaków, jarzynową z flaków, szarlotkę z flaków mamy. Po prostu mamy bardzo dużo flaków, no i nie wiadomo, co z tym robić, no bo to, wiesz, ja mam całą chłodnię flakami zawalony. Po prostu szef kuchni ma szwagra, a on ma ubojnie i on nam ciągle te flaki przywozi. A to, proszę pani, to jest na krótkim terminie wszystko. To się nie da. To nie wiadomo, co z tym robić. Ja to na szczęście było ostatnio to Halloween, to ja z kumplem 200 kilo tych flaków, takich już dzień po terminie sparzyliśmy, no i jak te dyniowe dzieci biegały, te tam psikus, no to porozdawałem w prezencie. To się cieszyły na pewno. Bardzo się cieszyły. Biegały, cieszyły się, jadły, a właściwie cieszyły się, jadły, a potem biegały, bo to taka kolejność była. Także, no... Proszę pana, ja nie lubię biegać. Aby się pani trochę przydało, także polecam serdecznie państwa uwadze. I na koniec coś, takie finałowe danie, coś w rodzaju déjà vu. Zaproponowałbym udziec cielęcy w otoczeniu sera pleśniowego. Brzmi przepysznie. Tak brzmi. To może my się rozejrzymy w karcie, tak, a pan sobie odpocznie. Tak. O, dziękuję serdecznie. Zwykle klienci sobie nie życzą, ale... jak państwo proponują, to ja nie odmówię, bo ja muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo zmęczony jestem. Nogi mnie bolą po prostu. Człowiek cały dzień zasuwa na tych nogach, w tych pantoflach. A haluksy, proszę pani, to ja mam jak pięści normalnie. To po prostu się nie da, już to takie cierpienie. Takie cierpienie, ja powinienem mieć drugie buty na tej haluksy, ale to nie da się kupić, w ogóle jestem jakimś ewenementem. Tu mam haluksy, z tyłu ostrogi, proszę pani. Ja mógłbym konno bez butów jeździć. Po prostu, no niewiarygodne. A był pan u lekarza z tym? No byłem u lekarza, ale my to... Co? Proszę pani, no jakiś lekarz pierwszego kontaktu, jakiś młody, w ogóle nie wiadomo. To mówię, ludzie, no nie pomógł mi nic, no dajcie mi jakiegoś lekarza piątego kontaktu, szóstego kontaktu, no żeby coś umiał. A to są tacy lekarze? No jak jest pierwszego, to chyba jest i szóstego, nie? No bo to jest tak, że to jak w karate jest, że ma pierwszy dan, drugi dan, trzeci dan, że jak już nauczył się haluksy, to na wątrobę idzie, się nauczy wątroby, to idzie na śledzione, potem siódmy dan, szóstka, ta ciężka jest szóstka do wyleczenia, to jest, a serce to jest dziesiąty, mózg to jest dziesiąty dan, to jest nowe dane wszystkie, no to... To poszedłem, to mi nie, a to poprosiłem kolegę, żeby mi przewiózł z Chin taką maść, proszę pani, specjalną. To po tej maści koniom normalnie kopyta zanikają. Czy w ogóle ona w ogóle, proszę pani, ta maść ma dwie właściwości, bo zanikają te kopyta i jak się posmaruje uprawę rolniczą tak dookoła, to w ogóle dzik nie podejdzie, w ogóle nie wchodzi. To posmarowałem, też nie pomogło, Ale dzik do mnie nie podchodzi, proszę. Nie podejdzie, nie, ryjem nie powącha. Ale to dziki do pana podchodziły? No podchodziły, no bo ja co piątek te flaki do lasu wywożę, no to...
Proszę pani, ja podjeżdżam, kipruję flaki pod zagajnikiem, to one już wiedzą, że ja podjadę od 9 rano. Stoi cała rodzina, watacha, duże, małe, średnie, lecą do mnie, ryje uśmiechnięte, proszę pani. To jest dla mnie, Jezu, szczęście jest, tak, nakarmić takie zwierzątka. Po prostu naprawdę serce się kraje, biedne świnki w lesie chłodne, a te flaki daje, jedzą tym. No, jak rodzina. Jak rodzina. Nawet wydaje, ja myślę, że one do mnie po imieniu mówią. Ale jak? To oznacza Jerzy. W dziczym języku. No faktycznie, to powiem panu, że pan jest bardzo schorowany. No jestem, proszę pani, schorowany. Ja już chyba na wszystko chorowałem. Na wszystko, proszę pani. Ja już miałem białaczkę i czerwonkę i różyczkę, proszę pani. I meningokoki, i pneumokoki. Niech się pani nie odsuwa. Jak się pani miała zarazić, to już przeszło. Także nie ma co się tam szarpać. Proszę pani, dur brzuszny miałem, japońskie zapalenie mózgu, plazmatyczną skroń, proszę pani. A co to jest? Proszę pani, no, co to jest plazmatyczna skroń? To jest takie coś, że jak pani za długo przez telefon gada, to ta plazma do mózgu się zaczyna przedostawać. I takie tutaj, proszę pani, skancerowane pani takie ma, to jest nie do wyleczenia w ogóle, to jest... A Odrę pan przechodził, Odrę? Albo to raz, proszę pani, Odrę, proszę pani, ja w Stubicach fajką handlowałem, proszę pani. Ja Odrę 3-4 razy dziennie przechodziłem. U mnie zapalenie płuc to była konsekwencja Odry, proszę pani. Także naprawdę, przepraszam, ojej, co się dzieje? Ojej, bo nogę mi odcina. Zacisnąłem sobie tętnicę biodrowo-lędźwiową, muszę wstać. Ale czym pan za? Czym, dupą czym, no. Czym, też pani nie wie, gdzie tętnica biodrowo-lędźwiowa przebiega, proszę pani, nie wie pani, tu przebiega, o, widzi pan? Gdzie dotykasz łapy? Coś widziałem. No, także, przepraszam. Pan rozchodzi to jakoś. Ja muszę tak, ja muszę się przespacerować, bo to po prostu, no jak kiedyś przed strażnikiem uciekłem z fajką, a teraz już bym nie uciekł, bo tak... O Boże. No. To tak specjalnie jest, nie? To tak wymyślili knajpę, nie? Powiedz. No pewnie tak, a ty chciałaś do tajskiej iść. No ale powiem ci, świński ryj, flaki, spleśniała gicz, 25 lat naszego życia w pigułce. Słucham? Żartowałem. No, żartowałem. Uśmiercił pan moją matkę. A tam uśmiercił i tak kiedyś umrze, przyzwyczajaj się. Żebym ja nie zażartowała i się z tobą nie rozwiodła. Zaraz po wyjściu stąd. No naprawdę, uwielbiam to twoje poczucie humoru, wiesz? Jeszcze dodaj, że wieśniackie, to będzie tak jak zwykle. Przepraszam państwa bardzo. Co jest? Chciałbym państwa ostrzec przed tym pijanym kelnerem, bo to zboczeniec. Zwłaszcza pan musi uważać. Wiem, co mówię. Dlatego przy ścianie cały czas stoi. Proszę państwa! Wrócił! Proszę państwa, niespodzianka, bo skoro taka zasna rocznica, to mam tutaj w prezencie od firmy wino białe, gronowe, prawie musujące. Zaraz się napijemy, tak... O, przepraszam serdecznie. Gdzie? Wo! Przepraszam, miał pan korkociąg między nogami. Ja wiem, tam jest korkociąg, on tam zostanie między nogami. Ale... Proszę pana, mąż ma traumę z wojska. A to ja nie wiedziałem, to ja przepraszam pana serdecznie. Proszę, nawet niech pan nie patrzy, bo to boli. Dobrze, spokojnie. No. Siadaj, naprawdę. Co go ugryzło? Słyszałem, jak ten facet powiedział o panu, że z taką mordą to musi pan być zboczeńcem. Tak powiedział? Tak powiedział. Łukaszu, patrz i ucz się. Nosisz takie ciasne spodnie, prowokujesz, potem się dziwisz. Proszę państwa, no nie wyszło nam z winkiem, ale mam na zgodę kieliszeczek na leweczki, także no... O, przepraszam serdecznie, mordy oblałem niechcący. To może zaprowadzę pana do toalety? Nie, wol! Nie!
Nie, spokojnie. Sam trafię do toalety, dziękuję bardzo. Ale nie zna pan marszruty. Ja po flakach trafię. Ciebie to bawi? Bardzo. Naprawdę? Ty i to twoje wieśniackie poczucie humoru. No. Proszę pani, no to ja powiem, że jestem na pani godzin podziwu, jak taka piękna, elegancka kobieta może wytrzymać z takim chamem. Przecież on panią na 25. rocznicę zabrał do takiej podłej knajpy. Tu śmierdzi polonym tłuszczem, a obsługa jest delikatnie mówiąc podpita, wiem co mówię. A wie pan, że pan ma rację? To już nie jest ten sam Andrzej za 25 lat temu. Wie pan dlaczego? Bo ja byłam dla niego za dobra. Wie pan, że ja nigdy nie dałam mu powodów do zazdrości? Oto jestem. Dążyłam restauratorstwa. Kasa nowa na rewirach, proszę pani. Czy pani wie, że jednym laśnięciem oka potrafię wyrwać kobietę z butów, proszę pani? A ręce ma pan zdrowe? Od łokci w górę, a i owszem, proszę pani. Tak więc ja będę wyrywał panią z butów mlaśnięciami, a pani trzyma, proszę pani, buty. Łukasz, patrz i ucz się. Irmina, wychodzimy, bo to naprawdę już zakrawa. No wychodzimy, moment, czas na danie główne. Całuję panu żonę. Irmina, wychodzimy. Nie!